wierni świeccy, członkowie ludu Bożego w diecezji płockiej, powołani do współtworzenia 43. synodu diecezji płockiej. Kochani seminarzyści, drodzy słuchacze katolickiego Radia Płock, Ciechanów oraz widzowie internetowej telewizji Od Nowa, siostry i bracia, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Omnia nuda et aperta sunt ante oculi Deus. Zapewne przypominamy sobie, że jak refren powtarzają się te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy w tryptyku rzymskim błogosławionego Jana Pawła II. Pierwsze czytanie zapewnia nas przy tym, że odkrywanie tej prawdy jest prawdziwą mądrością serca, o którą trzeba nieustannie się modlić. Drogę do tego odkrywania wskazuje dzisiejsza Ewangelia, nazywana Ewangelią Bogatym Młodzieńcu. To wokół niej Jan Paweł II posłał encyklikę Veritatis Splendor, jedną z największych encyklik swojego pontyfikatu. Właśnie w tę interpretację błogosławionego papieża pragnę wpisać dzisiaj w kolejny 12 już Dzień Papieski sens otwieranego przez nas roku wiary i 43. synodu Kościoła Płockiego. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Błogosławiony Jan Paweł II, komentując to zdanie, zauważa, że młody człowiek, którego imienia Ewangelia nie podaje, możemy rozpoznać każdego zbliżającego się świadomie lub nieświadomie do Chrystusa. Jego pytanie ma kluczowe znaczenie w życiu każdego i nikt nie może się od niego uchylić. Jednak blisko 20 lat po publikacji Veritatis Splendor ta analiza może zdawać się nadal optymistyczna. Oto na ulicach naszych miast, w których jeszcze niedawno przemawiał entuzjastycznie przyjmowany Jan Paweł II, pojawiają się billboardy: nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. Chciałbym się odpowiedzieć: szkoda, przyjacielu, że wydajesz pieniądze na wypisywanie i głoszenie nieprawdziwego hasła. Przecież każdy człowiek komuś lub w coś wierzy. Tak już jesteśmy bowiem ukształtowani. W co więc wierzysz, jeśli nie wierzysz w Boga? W siebie? Czy nie za wysoko jednak wierzysz? W ludzkość? W partię? W nowego Führera? Generalissimusa? To już przecież przerabiałeś. W nicość? W pustkę? Czy nie popadasz w takim przypadku w sprzeczność? Pewnie więc chcesz wykrzyczeć kolejny protest sądu przeciwko grzechom katolików, księży. Tylko że różnica między nami a tobą, przyjacielu, jest taka, że my podczas każdej mszy czynimy najpierw wyznanie naszych win i grzechów,
inaczej jej nie odprawiamy. I dopiero potem wyznajemy wierzę. A ty, biedaku, swego grzechu nie widzisz. Ty się chwalisz. Nie zabijam, nie kradnę, jestem w porządku. Proszę cię za biskupa. Myśli być może w tej chwili nie jeden, nie jedna z was. Moment jest uroczysty. Inaugurujemy rok wiary, otwieramy swoje nowe diecezjalne. Świętujemy Dzień Papieski. Nie warto dyskutować z billboardami. Może nie racja. Tylko dlaczego miałbym milczeć? Czy to nie jest wyzwanie? I czy jeszcze większym wyzwaniem nie jest dla mnie biskupa z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w Herbie fakt, że w Płocku, mieście Miłosierdzia, 70% katolików nie chodzi w niedzielę do kościoła, albo chodzi o wielkiego święta. I że zdecydowaną większość tych niechodzących stanowią mężczyźni i ludzie młodzi do 40 roku życia. Tak jak ten młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii. Czy nie są wyzwania te młode pary, które w niemałej już liczbie każdej soboty zawierają związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego, a także ich rodziny i przyjaciele, którzy już nie chcą nawet słyszeć o Kościele? Czy nie jest wyzwaniem setka uczniów z Małopowianki, którzy zostali wypisani przez rodziców z religii? Jak do nich dotrzeć? Czy nie są to pierwsi adresaci roku wiary? Czy to nie jest nasz ból, powód do pytania, czy aby, jak pisze Benedykt XVI w Porta Fidei, nie byliśmy, nie jesteśmy leniwi w wierze? Jezus mu rzekł: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zaznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. Z jeszcze innego powodu ten bordy nas boli. Z tego mianowicie, że propagujący je wykorzystują dekalog do proklamacji niewiary, do odrzucenia dobrego Boga. Z odpowiedzi Jezusa wynika bowiem, że jak wykłada dalej Jan Paweł II, zadać pytanie o dobro znaczy w ostatecznej analizie zwrócić się ku Bogu, pełni dobra. Inaczej mówiąc, Jezus sprowadza pytanie o to, jakie postępowanie jest moralnie dobre, do jego korzeni religijnych, do uznania Boga, jedynego dobra, pełni życia, ostatecznego celu ludzkiego działania, doskonałego szczęścia. Świat coraz rzadziej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zło i dobro zwraca się do Kościoła. Więc z lubością odsłania nasze prawdziwe, a jeszcze częściej wyimaginowane słabości. Dawniej kreowano na
nas na ciemnobród intelektualny, teraz na ciemnobród moralny. Cóż, każda metoda dobra. My jednak, kochani, nie widzimy wrog wiary, nie widzimy w synowie, bo się nas słabo słucha. Bo z nas się wyśmiewają, bo przedcytowują się wyliczaniu naszych grzechów. My idziemy w rok wiary i w synod, dlatego, że wierzymy i że mamy śmiać coś ważnego do powiedzenia. Zwróćcie, drodzy moi, uwagę. Parlament Unii Europejskiej i niektóre inne parlamenty uważają dzisiaj, że mają prawo redefiniować, czyli na nowo określać zarówno czym jest małżeństwo, jak i na przykład jaki jest sens męskości, kobiecości. Jest to jednoznaczna samowola. Tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia z monarchią absolutną, którą wcześniej demokraci obalali. Tak dzisiaj mamy do czynienia z demokracją absolutną. My. I mówię to z całym przekonaniem w dniu Jana Pawła II, papieża rodziny. Gdy bronimy świętości małżeństwa, to nie tylko dlatego, że chodzi nam o świętość, ale także dlatego, że małżeństwo kobiety i mężczyzny i oparta na nim rodzina jest dobre. Jest dobre dla społeczeństwa, dobre dla państwa. Gdy opowiadamy się przeciwko rozwodom, to nie dlatego, że tak uczył nas nasz Pan, ale także dlatego, że wszyscy wierzący i niewierzący widzimy, na jakie niebezpieczeństwa narażane są dzieci z rozbitych rodzin. Jak zranione bywają te małe istoty, będące przecież dopiero u początku swej ludzkiej wędrówki. I gdy bronimy człowieka u kresu życia przed eutanazją, to nie dlatego, że jesteśmy fanatykami, ale dlatego, że godności osoby ludzkiej nie da się zredukować do produktywności, do sprawności fizycznej czy intelektualnej, do użyteczności. Częścią misji Kościoła, częścią dzisiaj bardzo ważną, jest ciągłe oświecanie rozumu, poszerzanie jego horyzontów, tak aby wybierał dobro, skłaniał się ku dobru, którego gwarantem jest dla nas Bóg, jedyny dobro. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozlej ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za nim. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Przestrzegałem tego wszystkiego od mojej młodości. Odpowiedź ewangelicznego młodzieńca upodabnia się nieco do deklaracji współczesnych wyborów. Nie zabijam, nie kradnę. Nawet błogosławiony Jan Paweł II stwierdza na ten temat w swojej encyklice. Nie jest łatwo powiedzieć,
czystym sumieniem przestrzegałem tego wszystkiego. Nawet jeśli bogaty młodzieniec tak mówi, to stając przed Jezusem odczuwa, że jednak czegoś mu brakuje. Właśnie do świadomości tego braku odwołuje się Jezus w swej ostatniej odpowiedzi. Zapraszam młodego człowieka, aby wszedł na drogę pełnego zaufania Jemu. Wczoraj odbyło się w Sierpcu dekanalne sympozjum o wierze, podczas którego dawał świadectwo Dariusz Kolacki, aktor, który grał Janusza Kracza w serialu Plebanie. Swoje świadectwo artysta oparł właśnie na dzisiejszej Ewangelii. Odpowiadając na pytanie, co oznaczają dla niego słowa Jezusa: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim.